czy miłość jest w stanie nas zmienić, doprowadzić do tego, że zmieniamy swoje życie, przestajemy pić, ćpać czy siedzieć w świadku przestępczym. Na to pytanie w sztuce Piekło, Niebo odpowiedzi szukają bohaterowie najnowszej sztuki Agaty Śmigrodzkiej, której premiera miała miejsce wczoraj w Miejskim Domu Kultury Muflon w Sobieszowie. Co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu? Druga osoba obok? Rodzina? Ale końcówka jest na tyle przewrotna, że wychodzą widzowie, trzeba by na pewno z happy endem w sercu. Trzeba zobaczyć. Zakończenia zdradzać nie będziemy, bo spektakl zostanie wystawiony raz jeszcze. Dlaczego warto obejrzeć sztukę? Jest co najmniej kilka elementów, które się na to składają. To przede wszystkim dobra muzyka i dobre role, podkreśla Wojciech Michalski. Dobra muzyka, wypracowane przez amatorów, aktorów dobre role. No i z tematyka Piekło Niebo, tytułowa piosenka Piekło Niebo w nas. Walka dobra ze złem. Do tej pory Agata Śmigrodzka zrealizowała kilka spektakli, które wystawiane były m.in. w Domu Kultury Muflon. Jednak jak podkreślała artystka, Piekło Niebo będzie najprawdopodobniej ostatnim, który zostanie wystawiony. I to nie z racji finansowych, ponieważ ideą była integracja nas jako pracowników, instruktorów Miejskiego Domu Kultury Muflon i w ogóle pracowników z pozostałych domów kultury, w ogóle środowiska twórczego w Jeleniej Górze. I jest to faktycznie mój kolejny spektakl, który robię sama od początku do końca tak naprawdę, od problemów technicznych począwszy, poprzez kadrę, scenariusz, pomysł, choreografię. Zapalam tych ludzi swoim entuzjazmem, ale już powoli sił mi jakby nie starcza. Spektakl odbył się z nadkompletem publiczności i nie wszyscy weszli na salę. Ci, którzy nie mogli obejrzeć go wczoraj, będą mogli to zrobić już 20 listopada.